masażu. Pierwsze zadanie? Masaż pleców. Delikatnie, powoli, z wyczuciem, ale to przyjemne. Masaż to są takie trzy techniki. Plecy, głowa i dłonie. Pamiętaj tutaj o ramionach. Tak. Dzieci masują się przez kilkanaście minut w parach i potem następuje zmiana. Ważne jest to, żeby informowały się o tym, jak lubią być masowane, czy ten dotyk ma być mocny, czy ma być delikatny. To też jest ważne, bo uczy dzieci świadomości ciała i też takiego stawiania granic. To jest jakby celem tego masażu. Komunikacja jest bardzo ważna, bo chodzi o to, żeby dzieci potrafiły mówić, czego oczekują, a czego nie chcą. Lepiej stosują taki komunikat ja. Ja lubię, potrzebuję, ja tego nie chcę. To jest cenne. Spróbuj nacisnąć Mikołaja, bo on mówi, że chciałby mocno. Takie masażowe zajęcia uczą dzieci obserwowania jakby partnera i tego, co mu się podoba, a co nie. Czyli uczą też empatii. Uczą dawania na rzecz drugiej osoby. Obniża się znacznie poziom agresji w grupach, a właśnie zwiększa poziom empatii. Dotyk jest absolutnie potrzebny, bo jest konieczny dla rozwoju dziecka. Dzieci po tym masażu są wyraźnie rozluźnione i zrelaksowane. To, czego my chcemy nauczyć nasze dzieci, to właśnie nauka takiej świadomej relaksacji i odpoczynku, takiej umiejętności zwalniania. Co było fajnego, a co było niefajnego? Wszystko było fajne. Dzieci powinny szybciej reagować na polecenia rodziców. Rodzice powinni lepiej spostrzegać jakby zmiany zachodzące w dziecku, jego potrzeby. To jest takie dobre wyposażenie na przyszłość i do szkoły, i na całe życie. Nie.